Witajcie kochani w kolejnym odcinku ACS Dzień jak Codzień. Kurczę, dalsza walka. Słuchajcie, samochodów przybyło. Tu jakieś diagnostyki, Z4 do odbioru. Tutaj auto na zimno nie ma mocy. Sprawdzę samochód po prostu jak chodzi przepływomierz, bo mam podejrzenie, że jest to wina przepływomierza. No tutaj auta do naprawy, to wjedzie do wujka, to jest gotowe, sprawdzone. Tu przyszły podkładki pod regulacyjne pod zawory, szósteczka na serwis, Alpinka na wymianę pająka. Tutaj odpaliłem samochód, jeśli dobrze pamiętacie z poprzednich odcinków, był tu problem z wypadaniem zapłonu. Kamil zmienił, no trochę Kamil tutaj powalczył, ale w ostateczności wymieniliśmy jeden wtrysk. No i auto rano odpaliło, proszę bardzo, chodzi równiutko, zapłon nie wypada, także gaszę. Jak tylko Kamil przyjdzie do pracy, to poskłada ten samochód i wjadę tutaj na stanowisko jakimś tam autem, bo naprawdę jest bardzo dużo samochodów w jakiejś tam regulacji jeszcze ręcznego. W39 przed przeglądem, bo jak to wiecie, W39 ręczny trzyma słabo i zawsze trzeba regulować. Nie wiem czemu tak jest, ale nawet jeśli poskłada się wszystko na nowych częściach, to ten ręczny W39 jest słabiutki. Paweł niestety zachorował, kurczę, poszło pasmo chorób, na razie wujek się tylko trzyma. No i tutaj rajdówka jest w takim stanie, tak wygląda pod maską. Został zainstalowany zderzak, została włożona szyba, ale z szybą jest problem, bo jest nowa uszczelka, nowa szyba, nowy klin i jest bardzo ciężko to zamontować. Nie wiem, czy nie będzie tak, że kurczę, poprosimy jakiegoś szybiarza, żeby tutaj przyjechał. Zamontowane mocowanie fotela, zamontowana kierownica, także wszystko bardzo dobrze wygląda. Auto miało jechać z nami na track day, to co widzieliście w poprzednim odcinku, tam no, obsługiwaliśmy taki event, w którym szkoliliśmy kierowców. Kierowcy byli bardzo zadowoleni, najbardziej im się też podobała przejażdżka moją M7 CSL, było dużo emocji, także tak, zapraszam do oglądania odcineczka. Cześć panowie, jak tu Sebuś działasz? No właśnie, działasz. Wujowi przekazałem pompę. Pompę. Wody. Do wiercenia. A, do wiercenia, no właśnie. Słuchajcie, no tutaj sytuacja wynikła taka, że pan był przygotowany na rozrząd w granicach 4,5 tysiąca złotych, ale się narobiło tyle rzeczy, że po prostu masakra. Szefowa zawiozła ten mocowanie. Także dzisiaj pewnie przywiozę mocowanie, zobaczycie jak było pęknięte. Doszły poduszki, koło pasowe, łącznik elastyczny wału. Urwała się jeszcze śruba w pompie wody. Kurde, już pana po prostu na tą pompę nie stać, bo tutaj rachunek wyszedł prawie 10 tysięcy i pan prawie chciał zrezygnować z tej naprawy. No kupił sobie taki samochód, postanowił ten samochód doprowadzić do porządku, ale chyba go to przerosło, kurde, nie? Znaczy najgorsze jest to, że po prostu poprzedni właściciele nie dbali o ten samochód za bardzo. Jest zapuszczony, no mega. Jest wszystko po prostu oryginalne. Przy tym przebiegu prawie 300 tysięcy, z 2000 to jest drugiego czy trzeciego roku. Nie, no to nie może być, 2004. No to nawet czwarty, no to tak. Wszystko oryginał. No wszystko oryginał, tutaj to już widzieliście w poprzednim odcinku. No nawet tuleje wahacza po wysikane, o, powiem brzydko. No masa dużo rzeczy, nie? No. Wycieki i tak dalej, oryginalny rozrząd. I klimatyzacja była pusta. Tak. No to zobaczymy. Pan będzie musiał chyba zimę przejeździć bez klimatyzacji, bo coś mi się wydaje, że no nie będzie pana stać na tą chwilę. To i tak, że się zdecydował na to, powiem tak. No i tyle. Wujek tutaj wymienił drążki kierownicze. Chciał wyruszyć regulację tylnych wahaczy i co? No i co? Stoją śruby dębowo. Trzeba będzie
palnikować, wsporniki wymienić, bo już w jednym się tuleja gumowa wypaliła. I tyle. No i tyle. Słuchajcie, te wsporniki zamówiłem i mam bardzo fajną informację. Zamówiłem też indukcję do podgrzewania śrub, także będziemy testować. Właśnie przyszły wsporniczki i wujek właśnie wymienia. To są te wsporniczki. One się po prostu tutaj w gumie obracają. Jedną już widzę, wujek wymienił. Za chwilę wymieni drugą i będzie można jechać na geometrię. Idę do Kamila zobaczyć, jak tam składa ten samochód. Mam dla niego następne zadanie. I co, Kamil? No, ten do wyjazdu. I na geometrię. Tak, tak. Tak, bo tutaj jeszcze, wiesz, były robione w zawieszeniu rzeczy, a myśmy nie pojechali tak naprawdę na ten. Słuchaj, tu mam dla ciebie zadanie. Póki, wiesz, ja tu nie poprzestawiam tych samochodów. Samochód stoi tam przed wujka stanowiskiem. Aha. Diagnostykę zrób, zobaczymy, nie? A, dobra. Jakiś kabel, no, coś tam. W ogóle świeci się jakieś błędy, nie? Może będzie trzeba zajrzeć w ogóle do bezpieczników, wiesz? Może tak być. Dobra, za co? No dobra, działaj sobie, a ja pomyślę, jak tu poprzestawiać samochody, bo też jakieś regulacje, serwis też jest, cholera. I serwis tej 650 to tylko na kanał. Więc E30 będzie trzeba wyrzucić ze stanowiska, nie? A jeszcze wyścigówki dzisiaj po południu trzeba przyprowadzić. Nie wiem, gdzie to wszystko trzymać. Wiesz, najgorzej, że są auta do odbioru, a ludzie dzwonią, pytają się kiedy, a jak dzwonisz i mówisz gotowy i że tyle i tyle do zapłacenia, to nagle cisza jest. No, no wiem, jak jest. No, tak to wszyscy się piekną, wiesz, pilą i tak dalej. No. Słuchaj, Kamil, ja jadę do pana Jacka Grabowskiego, bo ogarnął tego X-a białego. Dobra. Tam były zwarcia właśnie na tych zaworkach, które wymieniłeś. Naprawił sterownik i wszystko działa. Zadziałaj z tym samochodem, co tam stoi, S60. Zobacz, jak pracuje na starym przepływomierzu, jak pracuje na nowym, który właśnie tu ci położyłem. Aha. U wujka, jak zjedzie auto, nie? No. To do wujka niech wjedzie samochód, już ci mówię, LLU. Tam są poduszki silnika do wymiany, nie? Dobra, to ja lecę zamienić samochody i słuchajcie, od razu do pana Jacka postawię jedyneczkę. Ta jedyneczka nie jest poskładana pod maską. Nie jest. A gdzie są rzeczy? Tutaj, na elektryce. Na elektryce, tak? To może daj je, byśmy spakowali. Ja do pana Jacka jadę tą jedyneczką, która ma problemy wypadania zapłonu na wolnych obrotach po prostu. Także tak, bo tutaj też podejrzewam, że jest problem jakiś elektryczny z komputerem. Co tutaj, Sebastian? No powiem ci, że zobacz, jaki rzeźnik był. Te śruby regulacyjne. Tak. Ułożona z tej strony zwykła, jakaś nakrętka dospawana. Dobra, to ten. A z drugiej strony podkładka dospawana. A, pod... No i na Unibola ktoś włożył. Aha, czyli dobra. Czyli M-kowe. M-kowe, dobra, czyli to zamówić, nie? U wujka samochód, który znacie z vlogów, remont silnika był robiony. Zaraz zajrzymy do filtra, co? Tak. Czy patrzyłeś już? Nie, jeszcze nie patrzyłem, sobie tam troszkę obcieka. Obcieka, później przetniesz i zobaczymy, tak? Ale olej nawet... W podstawie filtra nie było jakiś tam... Ładnie, ładnie to wygląda, ładnie. Dobra, idę do Kamila, bo Kamil tu z elektryką walczy, Pawła nie ma, więc Kamil się wziął za elektrykę. Cały czas się uczy. Jak tam, Kamil? No już tak naprawdę. Tak? A, naprawiłeś wiązkę. Słuchajcie, jakiś zwierzak pogryzł wiązkę i trzeba było naprawić. I co, poznikały wszystkie błędy? Tak, ta kontrola trakcji też. I coś jeszcze, jakieś problemy tu pan miał? Na kartę trzeba było zobaczyć. To na kartę trzeba zobaczyć. Jak coś, to ja mogę się nim też przejechać od razu. Okej, okay, na pewno... I tyle, nie? Serwisy trzeba byłoby tu zweryfikować, bo olejowy na przykład minął w 19 roku, jest nieskasowany. I pytanie, czy po prostu ktoś nie kasował, czy... Czy tak ma być? Tak. Dobra, to sprawdzimy. No. I co dalej, Kamil? Tutaj do diagnostyki, tak? Jeszcze? Tak, no zrobiłem ten serwis, tam parę rzeczy znalazłem, ale jeszcze do diagnostyki. No. Z tą przepływką w tamtym. Na tamtej przepływce pokazywał wartości tam 26-28. Jak ją podmieniłem, to po odpaleniu przez chwilę pokazywał tam 46, potem tak stopniowo spadał
i tak na 21 na postoju. No to prawidłowo. I no i zostawiłem ją, tak? Czyli i... ona pracuje, a tamta być może stała na 28 cały czas. Nie no, chodziło tak między 26-28. A jak podmieniłeś tą, to wyskoczyła, a później spadła na 21. Tak, tak. To dobrze, to wiesz co, to ja, to inaczej, Kamil, bo mamy samochód do odebrania jeden z klimatyzacji, to byśmy się razem przejechali, bo to jest manual, to nie będę szefowej tutaj. No dobra. Dobra, a później się zajmiemy tu, bo jest naprawdę jakaś masakra. To lecimy. Jak wujek? A, taki pyłek tylko jest, widzę. Operacja się udała, olej był przejrzysty, czysty, więc to, co się miało zatrzymać, zatrzymało się na filtrze. Auto przeżyje. Dokładnie. Także teraz już klient będzie mógł normalnie jeździć. Tak. Dobra, wujek, wstawiam ci kolejny samochód. Jedziemy 528, w którym... Ojejku, jak głośno, człowieku. W którym Kamil zrobił wiązeczkę elektryczną. Jedziemy się przejechać, bo są tu jakieś problemy też z pracą silnika. Coś tam się dzieje i nikt nic nie może tego zdiagnozować, więc lecimy na próbę. No jeszcze poprawimy. Jezu, jak głośno. Tu były jakieś błędy w ogóle od jakichś głośników, ale nie zagłębiałem się w to, ale... Ale teraz to... aż w uszy tak, boli, nie? Tak, aż boli. Tak, raczej wiesz, jakby było Radio Fest. A to w ogóle bez tego. Jak masz radio na fest, to wtedy tak się włączają na więcej, nie? No to Ameryka w ogóle, nie? Były jakieś błędy w silniku w ogóle? W silniku właśnie nie było nic. Nic, tylko był ten, ta trakcja i ten, od tej wiązki, tak? Znaczy, no tak naprawdę nie było błędu, to jest od trakcji, ale w sterowniku DSC był błąd, że brakuje płynu hamulcowego. No ale jak był, nie było tam przewodów. No to jakiś zwierzak chyba, tak? No nie wiem, bo też po prostu tego kabla brakowało tam ze 20 cm. No to co? A to tak jakby ten zwierzak zjadł ten kabel. No nie. No dobra, udało ci się tam dolutować, tak? Tak, tak. I pozapinać wszystko elegancko. No dobrze, no, trzeba się uczyć, nie? Trochę tak. Elektryki też. Dobra, zobaczymy. Na razie niech on się rozgrzeje. Oj, jakieś w ogóle trudne tematy, kurde. No. Właśnie z tym wtryskiem. Pan właśnie dzisiaj odbiera samochód, co ten jeden wtrysk był, nie? Mhm. Słuchajcie, to występowało tylko rano. I tak naprawdę jak myśmy po testach silnik się rozgrzał, to już cały dzień było dobrze. No. I nawet jak zostawialiśmy po prostu go na chwilę, to ten... no to było dobrze, tak? Także musieliśmy czekać do rana tak naprawdę. No i dzisiaj rano cyk i elegancja Francja. Także tak. Dobra, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jakieś falowanie obrotów, coś, ale on na razie chodzi, kurczę, dobrze, ja się nawet zatrzymam. Dobra. Dobra, niech się rozgrzeje, bo to nie ma co. Jeździmy już jakiś czas i nie widzę jakichś problemów. No ale Kamil tu słusznie zauważył, zobaczcie. I teraz trzeba skonsultować, zrobić wywiad z właścicielem, czy tu w ogóle był olej wymieniany. Zaraz jeszcze zdejmiemy korek, zobaczymy w jakim stanie jest rozrząd. Bo co tu, Kamil, mówisz, że co? No tam... Nie wiem, czy tam na karcie jest zapisane od klienta, że z diagnostyki komputerowej ktoś wywnioskował, że wariuje przepływ masy powietrza oraz jest nieprawidłowy kąt działania wanosów. I że się krztusi przy ruszaniu, tak? No dobra, zatrzymamy się. W każdym razie, jak tutaj jest nieprawidłowy kąt wanosów, to tak naprawdę od razu wyrzuca błąd i odcina turbosprężarkę. Nie wiem, auto normalnie przyspiesza, no. Dobra, chyba, że na tej świecącej się trakcji coś się działo. Ale nie, no niemożliwe. No. Nie wydaje mi się, ale nie.
Dobra, wracamy do warsztatu, zadzwonię do klienta, skonsultujemy z nim to wszystko. W każdym razie, jeżeli nie był tu wymieniany, a to limit, spokojnie, pan ma limit ustawiony na 80. W każdym razie, jeżeli olej jest stary i niewymieniany, to też będzie tu nieprawidłowo pracować ten wanus. No. I tyle, tylko że, tak jak mówię, powinien wyrzucić błędy. A to, że ktoś wywnioskował, no trudno jest mi oceniać, jak ktoś to diagnozował. Dobra, lecimy. Witam, witam pana. Ja dzwonię w sprawie autka, bo tak, tą elektrykę to tam zrobiliśmy, jest ok. Co tu, o co tu chodzi przy tym dodawaniu gazu krztusi się, kurde, bo to w czasie jazdy, że się krztusi. Tak. Wie pan co, to jest tak, jak pan wejdzie do auta i za przeproszeniem uderzy mu w pedał, tylko tak mocno do odcięcia, i zrobi tak parę razy, to on się zacznie jakby się ślizgało sprzęgło, coś takiego manual bym powiedział, tak? Będzie po prostu dusi, pan to będzie czuł jakby no jak po prostu jakby pan tam tą swoją trasę ma tam, którą ja, tak. Jakby było mieć, niech pan po prostu sobie parę razy sobie, wie pan, dodaje gazu, zahamuje nawet i znowu od zera dodaje gazu i tak ciągle robił, nie? I w końcu pan będzie coraz bardziej się będzie nasilało, nie? Ciężko mi to wytłumaczyć, bo wiem, że to głupio brzmi, ale tak naprawdę jest, nie? No tak, no dobra, dobra, bo właśnie nie wiedziałem, ale teraz jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj tak, też kiedy był olej wymieniany, bo też on tutaj widzę... Wie pan co, z tego co ja wiem, to był wymieniany, tylko ktoś tam chyba inspekcji nie kasował, wie pan co, bo ja się zajmuję tym autem, ale właściwie to jakby, no właścicielem jest kto inny, nie? Ale no z tego co pytałem, to powiedział, że olej był wymieniany, a to pan zajrzał w miskę, czy pan... Nie, no bo jest, bo mi pokazuje na komputerze po prostu. Tak, nie? To... no to właśnie mówię, tam niby był wymieniany, no on też mało jeździł, ale wiadomo, że olej się starzeje, tak? No tak. Wiem, że póki co mamy tego nie robić. Okej, dobra, bo no, też... Dobra. No dobra, to wszystko wiem, to ja sobie pojeżdżę, no. Zobaczę, no okej. Okay. No, dobra, super, dzięki. Dziękuję. Tylko po co tak robić? Bo to w zwykłej jeździe w ogóle nic nie ten, no nie wiem. Może on się przylewa po prostu benzyną. Nie wiem, dobra. To i tak może załatwmy tego, pająka w tym. Po prostu ktoś sprawdzał drogę hamowania. Nie, no zobaczymy. Na razie to też nie mam już dzisiaj na to siły, abyśmy tego pająka tam załatwili. Dobra. W Alpinie, nie? Dobra. To bierzemy narzędzia. Narzędzia to wiesz, moje śrubokręty i klucz 16. Dobra. Lecimy. No dobra, robimy taką wersję roboczą. Będzie trzeba uruchomić, bo zobaczcie, nie chodzi też ta. Kierownica elektryczna, więc Kamil to uruchomi. Założymy też, Kamil, od razu ten taśmę, nie? Żeby to wszystko tak, zobaczyć, wszystko. Czy wszystko działa, nie? Także, dobra, tutaj będzie trzeba, to wepnę tam później chyba. Dobra, to lecimy. O, tu ładnie weszło. Jest ok. Tu wpiąć znowu to. Ja to lubię. A, już mi się tu wpięło. Dobra, muszę latareczką poświecić. Okej, dobra. Wersja robocza, słuchajcie. Przykręcam. Wszystko działa, oprócz oczywiście elektrycznej kierownicy. Kierunki są. Wycieraczki chodzą. Tempomat pewnie też. Kamil właśnie zaraz zakoduje i zobaczymy, czy się operacja udała. Następnie odpalimy i zrobimy kalibrację kierownicy, żeby zobaczyć, czy nam te błędy wszystkie znikną. I co, Kamil? Pokaż. O, działa. Dobra, to słuchaj, to podłączaj drugi komputer, ja odpalam samochód i robimy kalibrację. No nie chcę zrobić adaptacji. Wiesz co, Kamil, bo ja zamawiałem według winu. Ale zauważyłem, że tu się numer różni na tym po prostu LZ-cie. Aha. Więc idę po prostu poszukać, nie wiem dlaczego. Ja zamówiłem taki sam do tamtej Alpiny i taki sam do tej. W tamtej Alpinie się numer pokrył, ten zobaczcie. A tutaj się nie pokrył, bo jest 163, wiesz? Mhm. A założyliśmy 153. Mhm.
Myślę, że w tym jest problem, nie? No one nie są drogie, więc idę po prostu zamówić i tyle. I już, no, nie mamy wyjścia. Pomału kończymy dzień pracy, poprzestawiamy tylko klocki Lego. I co? I widzimy się jutro, tak, Kamil? Tak. Halo? Halo? Dzień dobry, Adam Kunt się kłania. Ojej, dzień dobry panie Adamie. Dzień... Sorry, że ja tak wcześnie, bo naprawdę ja to nie mam czasu na po prostu, ale tutaj już pan płacił za tą konsultację wcześniej, to już tutaj w ramach tej opłaty możemy pogadać. Ja panu powiem tak. U nas w warsztacie, jakby się coś takiego stało, ja bym w ogóle nie odpalił silnika, tylko zadzwonił do klienta i poinformował, że trzeba zdjąć głowicę i wyczyścić po prostu cylinder. Bo według mojej oceny zniszczyli panu silnik tak naprawdę. Dlatego, że jak dostał się syf, piach, bo to na pewno tak się stało i oni odpalili silnik, to porysował się cylinder. Na 100%, no. Właśnie nie chciałem przerywać, ale bo myślałem, że wczoraj tam, bo da się jakoś dodzwonić i porozmawiać, albo przedwczoraj, ale wczoraj się wyjaśniło i okazało się. No. Okazało się, że zdjęliśmy z moim znajomym wtryskiwacze. Jeden wtryskiwacz był założony bez podkładki, a drugi wtryskiwacz był na dwóch. O, Jesus Christus, no. No to też takie coś się może zdarzyć, oczywiście, tylko że wie pan, ja tutaj jak to przeczytałem, to po prostu sądziłem, że oni zrobili wszystko zgodnie ze sztuką, nie? Ha, ha, kurde, dobre. Także nie za numer, także... Bo ta podkładka jest bardziej... Jeszcze bardziej się zdenerwowałem chyba niż pan, jak próbował znaleźć to przestrzał w tej F11, bo no jak tak. Ja bym miał taką F11, to bym podpiął z jednej strony Ursusa, z drugiej strony i bym ją rozerwał na pół, ale to już nie znaleźliśmy. Ale znaleźliśmy, w następnym odcinku tak, będzie widać. Się, tak. Dobra. Także... No dobra, bo właśnie ta podkładka jest bardzo ważna i też jest ważna grubość tej podkładki, bo były dwa rodzaje. Jak się zastosuje złą bądź bez podkładki, no to wtedy właśnie jest zły kąt wtrysku i będzie się tak działo. No. Tak, no tak, jeden wtrysk miał bardzo dużo na plusie, a drugi miał bardzo dużo na minusie. No tak, no bo jeden nadrabia drugiego tak. Pracą, żeby wyrównać pracę silnika, tak. Nie? A teraz no. Działa fenomenalnie. No dobra, to może pan im dobra. Po prostu podziękować, nie? Muszę, bardzo muszę. Dobra, to tyle. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dzień dobry z rana. Już tutaj z rana zasuwamy na pełnych obrotach. Testowałem właśnie 650, w której Kamil robił serwis. Wymieniał też termostat i termostat powodował w ogóle błąd termostatu, powodował inne błędy, czyli problemy z alternatorem, z akumulatorem i tak dalej. To wszystko zniknęło, jak Kamil wymienił termostat i skasował błędy. Przejechałem się. Teraz Kamil jeszcze podłączy ostatecznie komputer, żeby zobaczyć, co się dzieje. A ja w międzyczasie, bo jak autem pojechałem na próbę, to pojechałem do Janusza odebrać pospawane elementy. Zaraz wam wszystko pokażę. Kamil, wszystko wygląda dobrze. Jak coś, to zrób jeszcze test, dobra? I byśmy szóstkę zakończyli. Dobra, idę do Sebusia. Tak wyglądają pospawane rzeczy. No było szybciej niż zamówić z Allegro, kurde, jakieś używki. Aczkolwiek tutaj Janusz jak pospała, to jest wszystko dobrze. Dobra, Sebuś, masz, zobacz. Tak jest zrobione. Janusz powiedział, że jak to będzie przeszkadzać, to zeszlifować, ale to nie powinno przeszkadzać. Nie. Bo mówi, no szlifować nie bardzo, no ale to ostateczność, nie? I tutaj to zrobił tak, tak żeby jest wszystko zrobione. Elegancko. Ciekawe, czemu to pękło, co? Wiesz co, to jest od alternatora, to tak samo. Coś tu była walka z alternatorem. A, po prostu i coś nie pasowało. Tak. No dobra, to zakładaj to tak, o, to będziesz mógł już poskładać ten rozrząd, nie? No dobra. U wujka samochód na przeglądzik, serwis skrzyni biegów, serwis skrzynki X-Drive, dyfra, tuleje wahacza. No taki grubszy przeglądzik pozakupowy po prostu. Ten samochód sprawdzaliśmy, robiliśmy taką kontrolę przedzakupową i tutaj całą listę, którą zrobiliśmy, pan się zapisał i teraz właśnie robimy. Jak Kamil skończy diagnostykę szósteczki, podliczę ją, wyślę rozliczenie panu, wyprowadzę tutaj samochód i wstawię samochód, w którym będę wymieniać pompę paliwa i filtr paliwa w zbiorniku. Jest to ten tutaj właśnie samochód, ale na razie chcę chwilę poczekać, żeby po prostu zrobić miejsce i
i poruszać się jakoś tutaj na placu. Dzisiaj Z3 odbierze też właściciel Z3 i na wymiankę przyprowadzi nam Z4. Nie wiem, kiedy ją zrobimy. Kurde, pewnie jakoś w przyszłym roku. Dzień dobry, w poniedziałek, poniedziałeczek. Kurde, zobaczcie, co tu się dzieje. Witamy poniedziałek. Kurde, samochody na lawetach. Wujek nie miał gdzie zaparkować. No i taka to sytuacja. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam u wujka. Siema, wujek. Siema. Ty, a co to za samochód za tobą? Ten, co stoi, wiesz, tam te dwa, co stoją, to wiem. Co, bo mi na Instagramie pisali, że przyjechali lawetą. No. A ten? A ten to nie wiem, pan przyniósł kluczyki i powiedział, że będzie pisał na maila i... Ale że co na maila? A czy auto umówione, czy co, to ja nie mam pojęcia. Aha, dobra, to z szefową zobaczymy. A wujek, słuchajcie, przygotowuje emeczkę do poskładania. Przyszły podkładeczki, gdzie są te nowe podkładeczki? A już założone. A, założone, tak? Już założone. Pokaż, pokaż, pokaż. Tu jest nowa... A, tu jest nowa, taka niewytarta. Tak, o, tu jest nowa, można... tu i tu. No dobra, założysz wałki i pomierzysz, nie? Tak, czy dobrze to wszystko zrobiłeś? Się okaże. Się okaże. Będziemy szlifować. Najwyżej pójdę na L4 i teraz. Tak jest, na L4. Kurde, ja nie wiem, jak to wszystko ogarnąć. Tyle samochodów, a jeszcze umówione przyjadą, nie? A tutaj, słuchajcie, u Sebastiana samochód, w którym był rozrząd robiony, na pewno pamiętacie. No cały czas pod górę. Auto jest tak po prostu dojechane, że szok. No nie wiem, ktoś sobie kupił, chce doprowadzić. Kurczę, ciekawe, ile zapłacił za ten samochód. Sebastian nie był w stanie wyjąć amortyzatora, bo chciał wyjąć wahacz do wymiany tulei. Nie był w stanie wyjąć wahacza, bo się amortyzator ze zwrotnicą zespawał. Ale się udało, także z drugiej strony chyba jeszcze został tuleja do wymiany. Tak, tutaj już wahacz miał odpuszczony. Jedno auto z lawety załatwione. Przyjechał właściciel z kluczykami, opowiedział, co się stało i wujek mówi: półoś. Dokręciliśmy prawą półoś, już nie puka. Jest wszystko dobrze, ale wujkowi tutaj zaproponowałem zablokowanie wjazdu, ponieważ z rana wrzucimy M-kę, bo w tej M-ce już wiemy, co się stało, dlaczego nie działa skrzynia SMG. Jak dobrze pamiętacie, naprawialiśmy tutaj. Kurde, no, co się stało? Już wam mówię. Czujnik ciśnienia oleju w układzie SMG pokazuje stałą wartość. No i nie zmienia biegów i tyle, i nawet nie chce się uruchomić. Kamil zrobił szczegółową diagnostykę i takie coś nam wyszło. Na szczęście mamy jakieś graty na części, także wrzucimy samochód na kanał z samego rana, jak tylko ekipa przyjedzie. Podmienimy czujnik i zobaczymy, czy to zadziała, to przynajmniej będzie mobilne auto, a nie tak stało tam w rogu. Bo to jest miejsce dla chłopaków do parkowania. Zapraszam do oglądania dalszej części odcineczka. Trochę się wygrzebaliśmy, ale i tak na placu jest dużo samochodów. Od Sebastiana auto, które było na rozrząd i tak dalej, pojechało na geometrię. A tutaj wjechaliśmy F10, ponieważ uszkodzony jest podgrzewacz filtra. A sytuacja jest taka, że zobaczcie, jest nowy DPF, tak? A jest nowy DPF, bo pan pojechał do jakiegoś tam warsztatu, były problemy z DPF-em, niby mu wyczyścili, niby umyli, później się okazało, że w ogóle wycięli mu i w rezultacie założyli nowy DPF, ale nikt się nie doszukiwał, dlaczego DPF się zapycha. Niestety tutaj we F10 jest tak, tam niektórzy piszą, że tak wcale nie jest, ale tak jest, mamy to sprawdzone, że jak jest błąd podgrzewacza filtra oleju napędowego, no to niestety blokuje się system i nie dopala DPF-u. Także ten nowy DPF by się za chwilę zapchał. Także pan do nas przyjechał, żeby to zweryfikować i zdecydował się na nowy podgrzewacz. Wujek montuje wałki i za chwilę będzie sprawdzał luzy, czy się udało, tak? Tak. No zobaczymy. Najpierw muszę napinacz wkręcić. No tak, żeby napiąć wszystko i tak dalej. I tu i tak czekamy, słuchajcie, na uszczeleczkę tutaj tą. W ogóle jest taki numer, że jak tą uszczeleczkę zamawiałem, zobaczcie, to jest ta uszczeleczka. To tak naprawdę 4 sztuki na stanie w polskim magazynie, a w niemieckim magazynie tych uszczeleczek nie jest. Na szczęście, gdyby taka uszczelka
była niedostępna, no to byśmy ją docięli, ale kurde, słuchajcie, zobaczcie, co to się dzieje z częściami. Tak, słucham? Dzień dobry, Adam Kuncik, nie? A, witam, dzień dobry. Tutaj tak, ten filtr wymieniliśmy i tam w ogóle ktoś już był i z tym filtrem walczył, tam na trytytki w ogóle to wszystko było, ale to nie zmieniło nic. Dzisiaj pojeździliśmy z Kamilem, i bo on ma takie, jak się jedzie, to on tak przyspiesza i zwalnia, prawda? No, takie, tak. Takie ma właśnie, jakby ktoś... Dokładnie. I w tym momencie, kiedy on zwalnia, to wanosy na zero wyskakują. Tam wanos był robiony kiedykolwiek, bo na mój nos, ja zresztą przez weekend nawet o tym myślałem i tak stawiałem na tego wanosa, że tam po prostu ucieka ciśnienie oleju, no, z niego. I on się po prostu nie zwraca na zero i później jak przyspiesza, to znowu idzie w górę, nie? Także tak, to według mojej oceny jest problem z tym wanosem. No. Zresztą auto też ma taki przebieg, w którym pewnie już tam plastikowe wszystko w środku jest. No. No ma, wie pan co, kurczę, nie, za mojej kadencji, no nie, dzisiaj nie skończył wanosów. No tak. Bo ja też w ogóle nie brałem pod uwagę wanosu, bo chyba one by były głośno chodziły, czy coś. Nie, to, ale to nie muszą głośno chodzić. Głośno to jak chodzi, to po prostu tam jest ten, po prostu zębatka wyrobiona, ale jak ciśnienia nie trzyma, no to są uszczelnienia. No. No, ja też wanosa nie brałem pod uwagę, dopiero przez weekend tak sobie, bo ja tak naprawdę autem pojeździłem ze dwa dni, jeszcze go nawet dotankowałem, bo po prostu chciałem zobaczyć, tak. Przez weekend właśnie sobie pomyślałem, że to może być wanos i dzisiaj dopiero teraz udało nam się tak naprawdę pojechać z komputerem i popatrzeć na te wanosy, jak pracują, nie? I one idą równo, a w momencie, kiedy właśnie tak jakby ktoś zatrzymywał, to one na zero wskakują i później znowu idą i znowu auto jedzie, nie? No, rano jest jeszcze gorzej. To, co to jest jakiś zestaw regeneracyjny do tego? No to nie, no to tak nie, to zestaw regeneracyjny, tylko roboty też trochę trzeba dekiel zdjąć i w rozrząd ustawić, nie, no trochę jest zabawy, no. No, no taki zabieg to my 1500 zł bierzemy za taki zabieg, no. No to też uszczelki do tego, nie? Także tak to wygląda, no. No, a filtr paliwa tak czy siak był oryginalny i tam już ktoś przy tym grzebał, bo na trytytki wszystko było zapięte, bo zatrzaski już nie trzymało, nie? Także ja to, także to wymieniłem na nowy, tym bardziej tak jak już z panem rozmawiałem przy takim przebiegu, to i tak warto było założyć, prawda? Nowy. Myślę, że warto, no, no myślę, tak, że warto, tylko tak. Kurczę, teraz to już myślałem, że coś się udało, że to paliwo jakaś bardziej pierdoła, czy coś. No ja też tak myślałem, no, też tak myślałem, no. Szczerze to nawet pompę paliwa podmieniłem, ale to nic nie dało, ale pompy to już ją wyjąłem po prostu, bo też nie, no bez przesady, no. Nie będzie pan płacił za rzeczy, które nie działają, nie? Także. No, no właśnie to tak. No właśnie. No, a nie jest to wina na pewno zapłonu, nie? Ani tam tych układu zapłonu na 100%, no. I ani czujników położenia wałków i tak dalej, nie? No. No tak to wygląda. No dobra, no to nie wiem, mam odebrać auto czy jak? No nie wiem, bo ja też nie wiem, kiedy panu to zrobić. Też muszę zamówić ten zestaw uszczelek, bo nie mam na miejscu, także tak, no. A ile teraz w ogóle? Znaczy 360 ten filtr paliwa, no i jakieś, nie wiem, 250 za tą diagnozę, to... A, i 50 zł benzyna jeszcze, no. Ja dotankowałem, żeby jeździć. Nie? No i ja tam właśnie miałem z tyłu głowy, tam było prawie pół baku. No, to ja... Ale tak czy siak, raczej nie, paliwa jeszcze jest, ale wie pan co, jak ja po prostu też wymieniałem ten filtr, no to tam jest też wskaźnik i ja musiałem dotankować, żeby zobaczyć, czy te wskaźniki dobrze pracują, czy wszystko jest w porządku, bo to czasami jest tak, że wie pan, się coś wyjmie, włoży, a później się zawiesi ten... potencjometr w baku, nie, a tam są dwa, więc dlatego ja tak naprawdę to dotankowałem go, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, nie? Bo tam paliwo jeszcze jest, nie ma problemu, nie? Wie pan co, jakby pan tego wanosa zamówił, to byśmy się w 2000 zamknęli? Mniej więcej? Już panu mówię. Coś takiego. 0, 16, 1 dalej, 1 dalej, 4. Bo ja bym chciał to mieć naprawione, bo kurczę, szczerze mówiąc, bo ten samochód mnie tak irytuje z tym, że albo go sprzedam, albo z górki go po prostu puszczę do Wisły. Znaczy na tą chwilę jest 660 zł po prostu, no. No, okej, rozumiem. No. No, czyli blisko. No, no czyli blisko, dokładnie. No. No ja mogę go zamówić, no i to jakoś tu w międzyczasie zrobić, no już tak, no, bo to też. No chwilę. Bo ja już nauczyłem się żyć bez samochodu, szczerze mówiąc. Dobra, to ja zamawiam ten zestaw i no, tyle. No.
Dobra. No, czyli tak mniej więcej do 1500 sam wanos mniej więcej. No tak, z robotą, z demontażem, ustawieniem i tak dalej, na gotowo, nie? To było to, kurczę. No nic innego powiem panu, no kurde, bo ja też wcześniej już jeździłem z komputerem, to tam te wszystkie parametry, tak jak zresztą pan też już podmieniał tam przepływomierz i inne historie. No ale to wie pan, nie problem podmieniać. A tu wanosa i tak, jak go rozbiorę, zobaczymy też jak te uszczelnienia, ale pewnie się rozpadną w rękach, znając życie. No to już, także no, tak. No zobaczy pan sobie zużycie, jak tak pan otworzy tego wanosa, nie? Tak. No dobra, tak mniej więcej kiedy się spodziewać, że pan się tam dostanie do tego wanosa? Zobaczymy, no mam nadzieję, że to jeszcze w tym tygodniu, znaczy jak, no, bo teraz już jest po południu, no może przyjdzie jutro to uszczelnienie, zaraz sprawdzę, no, także to... Nie, no dobra, spokojnie, no. Zadzwoni pan do mnie, dobra. Otworzę, zobacz, jestem ciekaw, tak, co ma sieć. Tak, dobra. Dobra, dzięki za kontakt. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do strzonka. Dobra, to zamawiam te uszczelnienia, bo zeszły miałem i już nie mam, dobra. Idę do Kamila zobaczyć, bo Kamil tu dostał piękny samochód. Siódemeczkę z V8. Tutaj pan się skarży na nierówną pracę silnika. I zaraz Kamil tutaj przyjdzie i powie wam, co tutaj znalazł. W każdym razie, no wiadomo. Czy są takie faktycznie tych drgań, może na obrotach jakoś nie widać, żeby on falował, ale czuć, że troszkę trzęsie autem. No i takie, no pierwsze co zobaczyłem, taki standard, no to tutaj może z tamtej strony, z tej odtury będzie widać, o, jak jest mokre, nie? No jest mokre, dużo oleju właśnie, tak. Od separatora oleju, no i pewnie uszczeleczki od tego, od kolektora, wszystkie o-ringi, na pewno to trzeba zrobić, nie? No tak, wszystko tam jest rzeczywiście takie... mokre. Dobra, to słuchaj Kamil, to ja zrobię kosztorys i dzwonię do pana się spytać, czy to robimy, nie? Dobra. Halo? Dzień dobry, Adam Kunc się kłania w sprawie siódemeczki. Dzień dobry. Wie pan co, odnośnie tych drgań, to co znaleźliśmy to nieszczelności kolektora ssącego razem z separatorem tego oleju z tyłu. Aha, I dokładnie, to trzeba by zrobić, bo i tak jest wyciek przez ten separator oleju, tam z tyłu na silnik leci, także tak. Jasne. Koszt tego, wszystkie uszczelki i ten separator i robota 1230 zł. Można to państwo jakoś zrobić? Tak, możemy. Ja to, no to zamawiam w takim razie. Niech pan zamawia, niech pan działa. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę dzwonić, jak coś tam wyjdzie, to będziemy dalej działać. Tak, bo będzie, bo to i tak trzeba zrobić, żeby dalej przynajmniej diagnozować, wie pan o co chodzi, nie? Dobra, dziękuję bardzo. Dobra. Dzięki, dobra. No i takie zrozumienie, to ja rozumiem. Działamy, zamawiam części i wszystko. Dzień dobry z rana. Cześć wujek. Siema. Jaki tam plan z emeczką? No. Uszczelka będzie dzisiaj, ale nie wiem o której, wiesz? No dobrze, na razie ogarniam jakieś porządki, złom wynoszę, no dobrze, coś, wiesz. Dobrze. Bo tak to bez, wiesz. Bez tej uszczelki nie rusza z miejsca. A młodzież sprzątać nie chce. Dokładnie. Nie wiem, masakra, słuchajcie. Stara szkoła sprząta. Słuchaj wujek, to może wiesz co, bo kurde, bo ta uszczelka będzie od fusa, więc ona może być o 14. To ja zaraz pomyślę co wypchnąć i mamy tutaj auto na szybki serwis olejowy. To by się może takie coś opierdzieliło z rana, nie? I tyle, dobra, to ja idę popatrzeć, nie? Jak to tam wygląda. Dobra. Trochę inne plany wujek, bo Kamil się rozchorował. Także został w domu. Jak ten samochód wyjedzie, wprowadzę ci auto na pompę wakum. Słuchajcie, N20, pompa wakum do wymiany, ponieważ w układzie sterującym turbosprężarką jest olej. Olej dostaje się z pompy wakum i przez to źle steruje turbosprężarką po prostu. Przy jakichś tam wysokich obrotach odcina i koniec. Także tak, zaworek już jest nowy. Właśnie przyszła pompa, klient wyraził zgodę, także trzeba wymienić pompę i pojechać na test. No i zobacz wujek, tutaj nawet zdejmować, zobacz, olej cieknie wręcz, nie? Także te przewodziki też weź ten, albo umyj, albo wymień. Dobrze. I tyle, wiesz, no nie ma czym sterować jak jest olej, no po prostu. Zaworek też, bo zaworek jest nowy, ale może tam też jest w oleju, ale myślę, że nie, bo ten olej to się tutaj zebrał w tym. Tak. I po prostu nie działa i tyle. W związku z tym, że Kamil
chory, to prawdopodobnie Pawła przestawię na inne stanowisko. Tutaj sobie pod wiatą, ładna pogoda. Rzeźbi elektrykę, no ale niestety, kurde, prace bieżące trzeba ogarniać. Klienci umówieni, co mi powiedzieć, życzę ich chory, termin nieaktualny. No dobra, tutaj samochód, w którym wujek zrobił przeglądzik. Ja powymieniam żarówki, zobaczcie jakie czarne. O, jakie czarne. O, widać. I ta już nie świeciła, wyjąłem z prawej strony. Wymienię komplet czterech żarówek. Nie jest to jakiś duży koszt, a klient na długo będzie miał spokój. Oprócz tego zamówiłem tutaj w samochodzie czujnik poziomu płynu, ponieważ wyrzuca błąd. Instalacja, wszystko jest w porządku, płyn jest, więc problem jest w czujniku. Częsta przypadłość. Cześć Sebuś. Słuchaj, ja sprawdziłem, nie były robione te uszczelki. I tu widać, że nie były, nie? Nie, widać, że nie. Wiesz co, tak sobie uświadomiłem, że pan był umówiony na te uszczelki, ale po prostu nie przyjechał. I teraz, wiesz, tupał nogami, bo przeglądu nie dostał i on tylko 2 tygodnie ma i panie Adamie, ratuj pan. Kurde. Czy niektórzy tak wykorzystują chyba, co? No może, sytuacji. No. No dobra, przy okazji wymienimy tu poduszki i tarcze hamulcowe z klockami. Cofnąłeś sobie już? Tak. Nie, no to do wymiany jest. Zamówione wszystko przyjedzie dzisiaj, także sobie rozbieraj pomału. I akurat, kurde, no cóż zrobić. Takie życie. Panowie, jak przeżyliście bez Facebooka, Instagrama i innych tych pierdół, co? Sebuś, opowiadaj. Rozwód z żoną? Nie, ja to na piłeczce byłem, to nawet nie poczułem. A zobaczcie, a wygląda jak Messi. Kurde. A ty wujek, jak tam? Ożywienie w związku. Tak? Bo tak to strolowaliście, dokładnie. Siedzą w domu i brr, 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 brr. Rano się budzisz, a palec dalej chodzi. Także... No, wujek. Ja na szczęście wczoraj miałem premierę, także... YouTube jeszcze działał, kurde. Dobrze, do Zuckerberga nie należy. Ale podobno, ile Sebuś Zuckerberg stracił? 7 miliardów. Dolarów. A ile zarabiam ty dziennie? Ile ma? 140? Dziennie? Nie, jego majątek. A majątek 105 miliardów? Tak. Dolarów. Z 1 miliarda mógłby nam dać wujek, nie? Byśmy się podzielili. Dokładnie. Ja pierdzielę, no. Nieźle. No dobra, kurde, mam już plan, jak to wszystko tu ogarnąć bez Kamila. Paweł przyjedzie, to poprzestawiamy samochody i tyle. Jak przyjedzie? No właśnie, kurde, może popełnił samobójstwo bez Facebooka, co? Nie, on to akurat nie, bo on nie jest taki społeczny aż. Tak jest. Przegląda tylko te instrukcje elektryczne, nie? W internetach. Tak, fora elektroniczne. Tak, takie tam, cały czas się uczy, jak prezydent. No. No co zrobić, trzeba się uczyć cały czas. Czujniczek wymieniony, zobaczcie jak wyglądał. Widać, że jest tu uszkodzony w tym miejscu. Żadnych błędów nie ma, zresztą zaraz sprawdzimy. Proszę bardzo, brak usterek. No i co, robię pomiar poziomu oleju, poziom oleju w porządku. Także składam pod maseczką i auto gotowe do odbioru. I co wujek, zrobiony, tak? Tak. Czyli do testów. Pokasuję i pokaż jak to wszystko wyglądało. Tutaj olej. O kurde, powiem ci, grubo. No. I tutaj to samo, nie? Wężyki wyczyściłeś? Wyczyściłem. No dobra, słuchaj, to mam dla ciebie zadanie, bo tutaj to stanowisko na 11 jest potrzebne, bo pan przyjedzie, to później po prostu tu ogarniesz jakiś przeglądzik. To byś poszedł na Kamila stanowisko. Weź tutaj, o. Separator oleju. Idziemy. Siema. Siema. Idziemy. Kamil już zdjął kolektor z sący, wujek, i ten będzie trzeba wymienić uszczelki, separator poskładać i będzie też auto dzisiaj do testów, nie? Zobaczymy jak, na jakim etapie to jest. Słuchaj. A, kolektor zdjął. Pewnie na myjni jest, w myciu. A, i tu pozdejmował, widzę, te wszystkie rzeczy. No, zobacz, co tu się działo. No. Oryginał.
uszczelki, no jeszcze jakaś elastyczność jest, ale są płaskie. No dobra, gdzieś są te wszystkie uszczelki też. A, tu są. O, tu masz wszystko. Łącznie z uszczelkami tego. Tak. No dobra, to działaj sobie. Dobra. W międzyczasie robię diagnostykę tutaj auta, w którym wymieniliśmy tą pompę wakuum. Skasuję błędy i jadę na próbę. Testuję właśnie samochód, w którym wymienialiśmy pompę wakuum. I jak się tutaj gniecie grubo, no to samochód przyspiesza bardzo ładnie. Turbo sprężarka działa, bo mam tutaj podgląd na tableciku. Problem się zaczyna, jak się jedzie równiutko i delikatnie. Tak więc jadę do warsztatu zamówić zawór powietrza przy turbosprężarce. Prawdopodobnie tam jest membrana pęknięta. I dlatego jak się jedzie tak po prostu delikatnie, to doładowanie jest za niskie. Jak się daje ognia, zawór otwiera turbinę i nie ma problemu. Także... No także tak, takie są naprawy. Pompa wakuum i tak puszczała olej, więc była do wymiany. Na koniec dnia wjechałem do Sebastiana na wymianę tego ustrojstwa. I co, Sebuś? No. Kolektor musisz odchylić. No, tu gwinkę całą. Znaczy nie, no tak, ale nie musisz jej zdejmować całkiem. Bogaczy, mam nadzieję, że nie. Bo do dolnej dojdziesz, do tej dojdziesz, a tam jedna jest przy tym, tak, tak. Bliziutko. No nie ma wyjścia, cholera jasna, no. No, no dobra. Taka robota, słuchajcie. Pomału też kończymy, także widzimy się jutro. Dzień dobry, z rana. Właśnie jadę do pracy BMW 335 koloru khaki ze Szwajcarii. Jak pamiętacie, tutaj wypadał zapłon na szóstym cylindrze. Kamil założył wtrysk. Jakiś tam używany mieliśmy na półce, bo jest w ogóle problem. Wtryski są niedostępne w ASO, a nie chciałem w ciemno kupować też na Allegro i miałem odłożone takie wtryski tutaj do 335 i są inne niż do 320 czy 330. No i samochód działa, kurde, zapłon nie wypada. Także dokończymy tu jeszcze parę pierdół i auto będzie gotowe do odbioru. Także tak, mam nadzieję, że Kamil dzisiaj przyjedzie, dokończy jakieś tam tematy. No i tyle, zapraszam do oglądania dalszej części odcinka. Cześć wujek. Wycinasz? Tak, wycinam. No nie ma wyjścia, co zrobić, no hejka. Dobrze, że są, słuchajcie, takie rzeczy dostępne o różnej grubości. I można zawsze tam taką prostą uszczeleczkę, tak jak tutaj, dociąć. No nie ma wyjścia, nie wiem, zamówiłem i dojść nie może, kurde. No. A z tego, co kojarzę, to 5 sztuk chyba było na stanie w polskim magazynie. Być może w tej... no, w dokumentacji są, a fizycznie ich nie ma. No. I tak prawdopodobnie jest, nie? Kamil poczuł się lepiej, znaczy się dobrze się czuje. Wyzdrowiał. Wczoraj się podobno leczył. Cześć, Kamil. Siema. Jak zdrówko? Dobrze, no. Tak? No życie, nie? Tutaj kończy pracę, którą zaczął i w międzyczasie wujek troszeczkę podciągnął. I tyle, jak to zrobimy, wstawię Kamilowi następny samochód do dłubania i do przodu, słuchajcie, do przodu. Idziemy do Pawła, bo Paweł pomału też się zbliża ku końcowi z rajdówką. Rajdówka już odpala, później wam zademonstrujemy. Także takie końcowe rzeczy, o, jakieś osłonki Paweł montuje. No i tyle, co tam jeszcze tak naprawdę zostało? Osłony, mocowanie wiązek, no w zasadzie... Fotel zamontować, to już takie pierdoły tak naprawdę, tak, nie? Tutaj priorytetem jest uporządkowanie tych wiązek w tej chwili. No a poza tym to już jazdy testowe, żeby sprawdzić, czy przed wyjazdem na tor, bo tutaj właściciel w sobotę już się tak, wybiera. Tak, właśnie mi mówił. Słuchajcie, przyjadą jeszcze panowie z jakiejś tam firmy zamontować szybę. W ogóle wiesz, Paweł, ile sobie zażyczyli? No strzelaj, tak, uważaj. W zamontowanie tej szyby? Tak. Z dojazdem? No. No z dojazdem to stacjonarnie to myślę, że około 150, to z dojazdem to pewnie z 300. No, 380, słuchajcie. Dlatego, że wbrew pozorom szybę tą z klinem włożyć jest trudniej niż wkleić. Bo wklejaną to się po prostu kładzie.
ustawia i ona stygnie. Kiedy Sebek wkleją. A, no nie no, Sebek, słuchajcie, to wkleił tak jak wypił to mleko z tego, ten kot. Tak, no, to były czasy. To były czasy, dobra. No i zostanie jeszcze geometria i jazda testowa i tyle, także działamy, słuchajcie. Ja tutaj w GT5 530 wymieniłem w międzyczasie przełącznik tego szyby, bo był uszkodzony. Kiedyś go kleiliśmy, nawet widzieliście na kanale, ale to było tak naprawdę na chwilę. Więc teraz przy następnym po prostu serwisie, proszę bardzo, wymieniłem. Wszystko działa, jest elegancko. I następną czynnością, którą wykonam, wymienię w końcu pająka, który przyszedł do Alpinki. Pająk przyszedł prawidłowy, elegancki, w bardzo ładnym stanie, także zaraz go zamontuję. Zrobimy kalibrację kierownicy i zobaczymy, czy wszystko działa. Pajączek wymieniony. Kamil zaraz zrobi kalibrację, zobaczymy. Pajączka kupiłem od razu gotowego ze wszystkim, więc tutaj wszystko działa, zobaczcie sobie. O. Jest jeszcze jakiś błąd silnika. Wycieraczki też działają. Także Kamil zaraz przyjdzie, zrobi ustawienie kierownicy. Także zobaczymy, jak to, czy zadziała w ogóle. Na chwilę musiałem pójść do biura. Kamil zajął się tu autkiem, jeszcze dolał benzynkę, bo oczywiście pusto. I co, Kamil? No po zakodowaniu i zrobieniu inicjalizacji kąta skrętu wszystko na razie gra. No dobra, to wiesz co, to ja to poskręcam, przejadę się też, bo wiesz, żeby nie było tak, że coś tam wyskoczy, aczkolwiek w tamtym była tak samo i wszystko zadziałało, nie? No tak. No to superancko. Dobra, to ja się biorę za ten komputer, mi zostaw na razie, bo jeszcze poduszkę będę musiał skasować, nie? No dobra, to działaj swoje, ja działam swoje i tyle. Dobra. Wujek gotowy na badanie kompresji w emeczce. No musimy to zrobić bez pokrywy, ponieważ no, przyrząd mamy jaki mamy. Do M-ki nie będziemy kupować specjalistycznego sprzętu, bo robimy to bardzo rzadko, więc trzeba sobie radzić jak się radzi. No dobra, wujek, to co? To lecimy, nie? Lecimy. No dobra, wujek, to lecimy. Jaki wynik? On musi pochodzić. No tak, on musi pochodzić. Tak nie zmierzymy, trzeba... Musi pochodzić. A pokaż następny, no. Pokaż następny. Lecimy. Już? Jak? No tutaj więcej pokażę. Pokaż. Nie widzę, powiedz ile. No tak, ale to wiesz co, myśmy też go na ciepło wtedy badali, tak trochę, nie? 12 pokazał. Dobra, przetegujmy go całego, nie? Nie, on musi pochodzić. Dawaj, dawaj dalej. Sprawdźmy, żeby mieć chociaż wiedzieć. Tutaj 12 ponad. No dobra. Tutaj 10. Dobra, lecimy. Czyli między 10 a 12, tak? Tak, dobra. O kurde, wiesz co, dobra. Ale ciekawe, bo pierwszy, trzeci i piąty po 10, drugi, czwarty, szósty po 12. Dobra, on musi pochodzić, bo się to wszystko zmieniło po tej regulacji i później po prostu ponownie tu się dekiel w miarę zdejmuje. Tak.
to poskładaj go po prostu, chłodnicę, wszystko do odpału. Zalej płyn, bo on też tu krzyczy, że mało płynu czy coś tam. No bo musiałem zbiorniczek zdjąć, nie? I tutaj z przewodem, wiesz. No dobra, to przygotuj go, wujek, tak, żeby on się wygrzał. Zobaczymy, jak będzie chodził. I wtedy zrobimy ponowny pomiar. Tak jest. I tyle. No zapisz, zapisz też, ile teraz na zimnym po regulacjach wyszło, nie? Dobrze. I zobaczymy. Dobra, to działaj. Mamy gotowy samochód na testy, więc jedziemy. To jest auto, w którym Sebastian wymienił zawór powietrza. Dobra, Kamil, to lecimy. Jak Kamil pompuje? No, 2200. A przy takiej normalnej jeździe? No, 1600-1700. To bardzo ładnie, no. Dobra, jedziemy normalnie, bo ten samochód zazwyczaj wyrzucał po prostu błąd słabego doładowania przy normalnej jeździe, nie? Przy takim ostrej traktowaniu auta nic, żadnego błędu nie wyrzucał. Także zobaczymy. Pojeździmy chwilę i generalnie, wiesz, jak pojadę tam w swoje miejsce i wrócę, to jeżeli ma wyrzucić błąd, to go wyrzuci, a jeżeli go nie wyrzuci, no to jest wszystko w porządku. No i jednak wyrzuciło błąd, słuchajcie, podczas normalnej jazdy. Błąd jest taki. Generalnie powinno odciąć moc, a samochód ma normalną moc. Normalnie przyspiesza, normalnie jedzie. Także będziemy musieli chyba przeprogramować sterownik. Aczkolwiek najpierw zadzwonię do właściciela, czy jest tu jakiś program wgrany, czy cokolwiek. No, może tak być, nie, Kamil? No tak, może to się po prostu krzaczy. No dobra, wracamy i tyle. No lecimy. Dobra. Dwanaście. Czyli jest poprawa? Tak. Dawaj. Dobra. 12. A może będzie równiutko teraz? No, to by było fajnie, powiem ci, bo... Dawaj. Dobra. 12. A widzisz, on miał nierówne ciśnienie i mógł nierówno chodzić. Tak, dawaj. Dobra. 12. No, dawaj. Dobra. 12,5, no. Ale to jest. Powiedzmy w granicy. Ale no, jak było od chyba 13 do 15. Nie, było od 12 do 15. Czy od 12 do 15, no. To tutaj jak jest 12 porówno. No dobra, ale to po wygrzaniu, tak wyszło. No dobra, to tak. Super. No to składaj, nie? I tyle. Wujek wyregulował. Dobrze. Dobra, dobra. Wujek uruchomił emeczkę. I co, wszystko szczelne? Szczelne. No dobra, tu jeszcze przepływka, nie ma regulacji. Nie. To wiesz co, to trzeba na razie tak wersję zostawić. I z Kamilem ja już będę tutaj dalej z tym autem walczył. Ja bym się jeszcze nią przejechał. No tak, masz rację. No dobra, no. To tak zrobimy, że się jeszcze przejadę. Niech on się wygrzeje, wychodzi na tym ustawieniu nowym. I później ja sobie też, to zostaw go tak w tej wersji. O, nie? Tak. No dobra. A weź go, wujek, odpal, zobaczymy, jak odpala. A widzisz. No dobra. Dobra, trzeba się nim wychodzić, no i tyle. Co, wujek, mówisz? Że jestem w szoku, zdziwiony jestem, że tak mu się wyrównała kompresja, nie? Znaczy ja też, wiesz co, ja się spodziewałem, że może urośnie nam do 14-15,
Znaczy, a on wiesz, wyrównał do 12 po widocznie prostu. Tak ma być, tak fabrycznie powinno być, tak? No bo wiadomo, że do sportu no to się tam kombinuje z tymi luzami zaworowymi, mm-hmm. żeby tam, albo można też i zapłonem na kole coś tam pokombinować, ale no widocznie tak ma być. No. Najgorsze, że już dokumentacji do elektronicznej do tego nie ma i trzeba by się gdzieś dokopać, poszukać. Jaka tu kompresja powinna być, ale 12 na wszystkich równiutka, no to jest i tak to jest uważam, bardzo ładnie. To jest gitara. Najważniejsze, nie? że się wyrównała, że nie ma tam no. dużych skoków, że powiedzmy o jeden bar różnicy co cylinder, tak? No było jeden, prawie o dwa nawet, prawie nie? O dwa nawet, i wtedy może tak być, że będzie nierówna ta praca, nie? A teraz dokładnie. I w ogóle ładnie mięciutko chodzi, nie? Tak. Nie ma żadnego takiego... Jak na M-kę, na regulację na podkładkach, to ładnie dokładnie, takiej twardej pracy. Tak. No to wujek, co? To dostaniesz drugą M-kę. Dobrze. Ta sama sytuacja. Rzutem na taśmę. Rzutem na taśmę, dokładnie. Tam przy okazji sprężyny i te, bo tam obniżamy samochód jeszcze, nie? Dobra, to ja przygotowuję wszystko, a tu na razie te rzeczy nie skręcaj, bo my z Kamilem będziemy dobrze. Regulować jeszcze, sprawdzać przepustnice i tego typu rzeczy. Zobaczymy też, jak przepływka chodzi, nie? Okej. Okay. Do Sebastiana wjechaliśmy M5 E60, w której był robiony zespół hydrauliczny. No i pan pojeździł parę dni i skrzynia odmówiła posłuszeństwa. Walczyliśmy, wywaliło nam Kamil, zrobił diagnostykę, że to jest czujnik ciśnienia, który tam się na dole znajduje. Włożyliśmy drugi czujnik i po prostu nic to nie dało, więc zdjęliśmy skrzynię, bo pompa niby pompuje, ale nie działa ta góra, więc podmieniliśmy teraz górę i zobaczymy, czy to coś da. Sebuś ma podejrzenie, że jest to wina tego tu zaworu jeszcze, tak? Tak. Tego tu? Zgadza się. No dobra, masz jakiś plan, jak to zrobić? Mam. Jaki? Skrzynię zaraz tu położymy, zepniemy wiązkę i zobaczymy, czy... Czy w ogóle cokolwiek... Będzie trzeba biegi zmieniać, bo oleju praktycznie nic nie z ten... Nie zleciało. A, nie zleciało, no dobra. Więc... Dobra, dobra. To jak będziesz gotowy, to daj znać. Do wujka wjechaliśmy M6-teczką i tu zrobimy podobną sytuację jak w M5-ce. Zmierzymy kompresję przed regulacją, tak? Tak, tak. Bo albo coś źle opisał nam... W ogóle najpierw pomierzę, sprawdzę luzy zaworowe i wtedy już będziemy wiedzieli, czy co się dzieje, tak? No tak, luzy, ale też byśmy sprawdzili tak, z ciekawości no, kompresję, no. Bo on tak chodzi właśnie jakoś koślawo i bardzo ciasno jakby były te... No i tak jakby też teraz od niego, jak wjeżdżałem, odniosłem wrażenie jakby trochę w domu. No tak, no bo mogą być podparte zawory, nie? Dokładnie. No dobra, to też pewno jutro zobaczycie to w kolejnym odcinku Dzień jak co dzień, bo ten odcineczek prawdopodobnie dzisiaj zakończymy. No tak. Niestety, nie kończąca się historia Polski. Tasiemiec. Mechaniczny. Polski mechaniczny tasiemiec. Dokładnie. Tak można to nazwać, Kamil, czy nie? M jak motokuncik. M jak motokuncik. Ja to szanuję. Idziemy teraz, Kamil, z tobą. Dobre i na złe. Na dobre i na złe z mechanikami. Z M-Powerami. Tak jest. I alpinami, bo podobno jesteśmy warsztatem, w którym najwięcej alpin. Jest starych alpin. Oczywiście Auto Classic Service w końcu, nie? Tak? Tak jest. Dobrze. Dobra, Kamil. I co tutaj... Próbujesz zrobić. Silnik chodzi chyba coraz lepiej, aczkolwiek rzeczywiście nim. Tak. A jak odłączy się przepływomierz? Bo może to być wina też przepływomierza, nie? Nie, nic się nie zmieniło. Więc zrobimy diagnostykę. Jesteś, tak? W teście. W stary test wszedłeś. Zrobimy diagnostykę i zobaczymy. Bo wiesz co, Kamil, może się to skończyć też pomiarem kompresji. Aha. Bo może być tak, że jest nierówna kompresja, silnik ma swoje przelatane, że tak powiem, wiesz, system odpowietrzenia skrzyni korbowej swoją drogą, więc najpierw trzeba, słuchajcie, wyleczyć rzeczy, które są ewidentnie zepsute i wtedy dopiero można robić dobrą diagnostykę. No dobra, Kamil, to wchodzimy i patrzymy. Opowiedz, Kamil, jakie czynności teraz wykonujesz? Znaczy, no patrzę sobie tutaj wartości, jak pracują cylindry, tak? Ale tutaj macie pracę po prostu. A, bo tu jest nawet jeden, nie? Tak, jest słabiutko omega. No i cały czas się pogarsza.
No co, no dotankowaliśmy trochę auto, wlaliśmy data call i zobaczymy jak te wartości będą się miały jutro po prostu. No dobra, zrób Kamil zdjęcie albo nagraj filmik taki po prostu poglądowy i porównamy to jutro, bo według mojej oceny to tak, piątka słabo chodzi, ósemka najgorzej, szóstka najsłabsza, tak, bo to jedynka jest, tak, jest jeszcze jedynka, ale chociaż jest tutaj coś odznaczone, ja nie wiem o co chodzi. Co jest to? To? No to niebieskie. No chyba, że najbardziej poza tolerancją, tak? A, może bo tak jak być. Jak rośnie powyżej jednego, to się jeszcze przechyla bardziej. O kurde, ale widziałeś jak bardzo ten? O, widzisz? Wzrosło tu i o. Tak, masz rację. Dobra Kamil, nagraj filmik i jutro zobaczymy, porównamy i zrobi się pomiar kompresji. Także proponuję śledzić kanał i oglądać odcineczki, żeby zobaczyć co będzie w następnym odcineczku. Pod koniec odcineczka, słuchajcie, przejedziemy się M5 E34. Żeby troszeczkę silnik się nagrzał, troszeczkę pochodził na tych nowych ustawieniach luzów zaworowych. I zrobimy jeszcze diagnostykę, tak Kamil? Dobra. No dobra, to lecimy. Dobrze, temperaturka 60 stopni, na razie jedziemy sobie delikatnie, ale tak to ładnie reaguje na gaz. Wiesz Kamil, także tak, podjedziemy jeszcze na stację, bo pokazuje 20 litrów. A MK lubi wypić. Jutro chcemy troszeczkę podregulować przepustnicę, więc dobrze by było, żeby było paliwo. Okej. Okay. Fajnie, że to wszystko, że się udało wyregulować. Jest gitara. I tak jak wujek powiedział, jest w szoku, jak wyrównała się kompresja. Niesamowite. Ach, jazda takim samochodem to czysta przyjemność, powiem wam. Taki prawdziwy mechaniczny samochód. Jest auto i kierowca. I tyle. A nie jakieś tam systemy. Jest tylko ABS. Zwykły ABS. Fajnie to chodzi. Chociaż poziom się teraz podniósł. Nie wiem. Tego paliwa. A, tu jest duży zbiornik i tam to paliwo się przelewa. Słuchajcie. To może różnie bywać. Może tam właśnie sobie tak oscylować więcej, mniej. Emeczka dotankowana, rozgrzana. Jedziemy do warsztatu, zrobimy jeszcze diagnostykę, popatrzymy sobie na parametry, co i jak chodzi. No i tyle, i pomału będziemy kończyć odcineczek. Słuchajcie, niestety emeczki nie zdiagnozujemy, bo zapomniałem, że pod koniec dnia mamy sprawdzenie przedzakupowe, które Kamil tam robi. A tutaj słyszę, że Paweł uruchomił rajdówkę. No dobra, odpal. Odpaliłem dla Sepka, żeby posłuchał swojego. Dla Sepka, tak? Bo to Sepka serce. No dawaj. Nie, no proszę pana, na dotyk. No, tak miało być. Ładnie chodzi. Ładnie unio. Tutaj w peszelkach wszystko. Super. Ja to szanuję, tak? No. Dobra, to tak. Za chwilę Sebastian wjedziemy tu na te stanowisko. To mechanicznie sprawdzimy. Dobra. Tam Kamil dokończy. I tyle. A my słuchajcie, widzimy się w następnym odcineczku. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Troszeczkę zwariowany. Półtorej tygodnia krótkich sekwencji nagrywania po prostu, bo tyle na tyle starczyło czasu. Roboty jest od groma. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i antylajkach oraz dzwoneczkach. A tymczasem pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się.